Witam serdecznie niespełna 2 tygodnie do rozpoczęcia kolejnego sezonu, sezonu jesień 2019 i jak zwykle, chociaż być może po raz ostatni, ale to jeszcze wy będziecie mieli okazję o tym zdecydować. Jak zwykle zaczynamy ten sezon pierwszym akcentem, którym jest losowanie lig B oraz C. Nic się nie zmienia w porównaniu do poprzedniego sezonu. Mamy dwie równorzędne ligi B, dwie równorzędne ligi C. Zaczniemy od losowania lig B, w których zespoły podzielone na dwa koszyki. W koszyku pierwszym zespoły z miejsc od 2 do 7 z poprzedniego sezonu, pozostałe drużyny w koszyku drugim. Najpierw wylosujemy z koszyka pierwszego naprzemiennie zespoły do ligi B1 oraz B2. Następnie z koszyka drugiego będziemy do tych lig te zespoły dolosowywać. Następnie po chwili przerwy losujemy ligę C. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy zespół do ligi B1. FC Górsk. Będę sobie roboczo tylko przerzucał te karteczki do jednego i do drugiego koszyka, ale te, które są już wylosowane, nie mają znaczenia dla wyników. Pierwszy zespół do grupy, do ligi B2. Ragazzi, czyli były Next Metal Team. Liga B1, FC Promil Tużno. Liga B2, Wulkar Lulkowo. Liga B1, Kolo Terrorita. Do B2 e.wojciechowski.pl. Liga B1, Tisomat Young Bears. Do B2 FCTP Maximus Broker. Jeszcze po 3 zespoły do każdej z lig. Piątym zespołem do ligi B1 Opus Capita Kolegium Jagiellońskie. Do B2 M3 Dach. Do B1 Karmager.com. Do ligi B2 Jordanki Sabbut. I ostatnie zespoły z koszyka pierwszego do ligi B1 Salon Piłkarski Wróbelgol. Czyli jeden już tylko możliwy zespół do ligi B2 i jest to Tormal. Od razu przechodzimy do losowania koszyka drugiego. Pierwszym zespołem do ligi B1 Squadra Azzurra. Do B2 zaczynamy od Mokre Mucha Team. Do B1 Santa Catarina. Do B2 The Power Team.
B1 Ramedic.pl. Do B2 Atletico Moment Finanse. Do B1 Markus Kerr Moda Męska Team. To jest byłe Obstawiamy Info Team. Do B2 Dolce Banana. Do B1 Wygrywaj albo giń. Do B2 Transgroup Team. Cztery zespoły nam jeszcze zostały. Liga B1 Impact Obrowo. Do ligi B2 AZP Fenix Gniewkowo. Ostatnie dwa zespoły. Do ligi B1 Alkoholiks. No i został ostatni zespół do ligi B2 Old Boys Służewo. Mamy zatem komplet zespołów w lidze B1-B2. Za chwilę przechodzimy do losowania ligi C.